Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się w grze Risk of Rain 2. I tak, jak zapewne widzicie, jestem już w rozgrywce. Gram sobie tutaj komando bodajże, bo tak się nazywa ta postać. I się kogoś zastanawia, czemu nagle zdecydowałem się włączyć nagranie podczas rozgrywki, kiedy mam już dwa przedmioty, trochę pieniędzy. Jak dać trochę czasu minęło? Bo już jest zaskakująco prosta. Gram sobie prywatnie samemu, bo siostry nie ma, niestety. I tak, w związku z tym wszystkim stwierdziłem, że po prostu sobie poklikam po ćwiczę w komando, a że trafił mi się sztylet i okulary, stwierdziłem, że może to być dobra okazja, żeby spróbować zrobić pewne wyzwanie. Dosyć ciężkie wyzwanie, jakim jest dostarczenie paliwa do zepsutego robota, by odblokować nową postać. I no, zdecydowałem, że skoro mam taki dobry start, to może nie zginę śmiercią tragiczną, jak to mam w zwyczaju. O, zaraz po tym, jak podniosę to paliwo. Więc tak. Komando. Dla tych, którzy nie wiedzą, podstawowa postać. Bardzo rzadko nim grywam, no ale stwierdziłem, że czemu by nie, spróbuję. Mając takie rzeczy, teraz, w tym oto momencie, jesteśmy tutaj, plansza pierwsza, próbujemy przetrwać. Aj, coś więcej dodania jest w sumie? Nie. Poza tym, że tak. Nasz cel, znaleźć tego bota, który nawet nie wchodzi będzie do końca, potencjalnie na planszy numer 4, bo na jednej znalazłem coś, co może wyglądać jak on, ale czy to jest on, nie mam pojęcia. I tak. Jeśli jest na planszach numer 4, to mówię, widziałem go na jednej wersji. Na pozostałych nie wiem, czy jest. I czy coś więcej będzie do dodania? No, chyba nie. Poza tym, że tak, od poprzedniego odcinka, zarówno ja, jak i siostra też trochę poćwiczyliśmy granie w gry. Chciałem granie w to konkretnie. I co sobie tutaj dodać? Dużo nowości nie ma, poza tym, że udało mi się na inżynierze odblokować jedną dodatkową moc. Za to, że udało mi się właśnie wynalotować teleport w momencie, w którym nie ma już żadnych wrogów. Co okazało się, będzie po prostu dziecinnie proste. Trzeba po prostu najpierw oszczędzić bossa. Oj, tak. To jest dobry przebieg, skoro mamy jeszcze wyrzutnię rakiet dodatkową. Ale tak, trzeba oszczędzić bossa, pozwolić teleportowi naładować się do 99%, bijąc w tym czasie wszelkich wrogów. I jak już się to zrobi, to najprościej we świecie, no po prostu wrogowie się już nie pojawiają. Dobijamy bossa i jest spokój. Więc tak, taka tajemnica dla was wszystkich. I w sumie jeszcze udało się znaleźć tam też marketa znowu. Przy czym, wiecie, tego bazara bardziej. To chyba był bazar pomiędzy czasem, czy jakoś tak z nazwy, bazar between time. Ale tak, to teraz nieistotna nazwa. A to, co jest istotne, to to, że znaleźliśmy go. I tak, jak tam go znaleźliśmy, to udało mi się właśnie Artificera odblokować tylko jedną postać. Nie grałem nią jeszcze ani razu. I no, niestety tylko mi się udało. Bo twórcy zaprojektowali to tak, a nie inaczej, że tylko jedna osoba naraz odblokowuje tą postać. Smutne, wiem. Siostra teraz będzie musiała zbierać sama 10 monet i od zera to robić. No ale no, przynajmniej ja to mam, więc w kolejnym epizodzie kołopowym prawdopodobnie to wam pokażę. Ale tak, na razie skupiajmy się na tym, żeby paliwo przenosić. Co swoją też łatwiej byłoby zrobić z siostrą, gdyż jak odkryłem ten robocik inny, którego mamy, ten Multi, jak tam się prawidłowo mówi jego nazwę prawdopodobnie. A może je schować do drugiego złącza, bo dla tych, którzy wiedzą, on ma dwa jakby złącze na przedmioty. Tym samym podejrzewam, że nie wybucha, jak ma połowę życia. Co jest naprawdę takim, przynajmniej dla mnie, wow, że mogę normalnie grać i nie przejmować się właśnie tym, że zaraz eksploduje, jeśli będzie jeden zły ruch. No ale jak mówię, nie ma siostry, a próbowaliśmy, żeby nie było to nagrać wspólnie. Odcinek, w którym próbowaliśmy właśnie go odblokować. Przy czym w połowie siostra miała jakieś ważne sprawy, więc no nie dokończyliśmy go. A jako, że ona była hostem, to właśnie przepadł cały przebieg. No dlatego też stwierdziłem, że nie ma sensu tego wam pokazywać, jak dosłownie w połowie przebiegu, no koniec. I no, po prostu tak teraz tutaj jestem. I tak spontanicznie właśnie stwierdziłem, że ten mój komando spróbuje to wszystko zrobić teraz i bomba. Okej. Okay. Zaryzykuję. Nie wiem, jak do końca Shrine of Combat nadal działa, poza tym, że jest bitwa. I chyba jeśli się wygra, to się zarabia znacznie więcej. Potencjalnie, więc tak, ja potrzebuję tych funduszy i to bardzo, bardzo na te skrzynie wszystkie, bo musimy mieć jak najbardziej potężne wszystko, jeśli chcemy przeżyć.
głównie dlatego, że tak, no. Mam tak efektywnie połowę życia, bo do połowy zejdziemy, to paliwo od razu eksploduje. Już powtarzam. A jak eksploduje, to raczej tego nie przeżyjemy. I dobra. Bomba przyklejająca. Okej. A coś jeszcze mam do dodania w sumie? W sumie chyba nie. To tyle z takich większych zmian. I mogę... O, tak, strzykawka. Nie wiem, czy wy czujecie różnicę, ale ja czuję to bardzo. W sumie jeszcze tak mogę dodać, że naprawdę ostatnio nam dobrze idzie. Często docieram do krainy czwartej, nawet raz nam się udało do piątej. Która ma jakiś inny teleport, bo to on się nazywał nie teleporter normalnie, ale primordial teleporter. I w ogóle jak tam się idzie, to jest jakiś opis związany z księżycem. Że on tam jest połączony z księżycem czy coś. Powiem szczerze, no nie wiem, o co chodzi. Nie przeszliśmy tego tak czy siak. Głównie dlatego, że znaleźliśmy jakieś dziwne coś pod planszą i myśleliśmy, czy da się tam jakoś dostać. Co zabiło zarówno mnie, jak i siostrę. No więc tak, coś do dodania jeszcze, czy mogę wam dać, sprzedać jakąś ciekawostkę i tak dalej. W sumie poza tym, co powiedziałem tutaj, to siostra ma oczywiście ruchome wieżyczki na inżynierze i są bardzo ciekawe. Ja niestety jeszcze nie miałem okazji ich odblokować. I no, siostra naprawdę staje się coraz lepsza w tym grę, podobnie jak ja. Ale nie chcę mówić o sobie, a mówić to o niej, to jest najważniejsze. Jak zapewne niektórzy mogą wiedzieć, siostra lubi grać w niektóre gry, w szczególności takie chaotyczne. Ale może nie wychodzi jej to znaczy najlepiej. Ale tak tutaj muszę przyznać, w Risku po prostu wow. Tam wydaje mi się, że nawet sobie lepiej ode mnie. Okej, kozianoga. Może być. Tak, skoro już tyle rzeczy dostaliśmy, to teraz nie ma co czekać. Po prostu lecimy czym prędzej. Bo z taką konfiguracją to żar... Żar, tak. Żal byłoby przegrać. Sklepik pomarańczowy, czy coś fajnego. O, to jest infuzja. Infusion. Mamy czerwony pasek życia, bo tak odkryłem, że to ten przedmiotik powoduje. I to, teraz dostajemy dodatkowe HP maksymalne za dobijanie wrogów. Co najprościej mówiąc, że co dwóch wrogów dostajemy, bo chyba z każdego wroga dostajemy jeden punkt życia, to co dwóch wrogów mamy efektywnie jeden punkt życia więcej przed eksplozją. Więc tak, super sytuacja. Dobra, mamy teleporter. Czy chcę już go aktywować, czy jeszcze chwilę poczekać? W sumie nie wiem. Można by było aktywować w sumie. Dobra. Aktywujemy. Potem jeszcze się otworzy jakieś skrzynki ewentualnie, ale na razie teleporter i znowu Stone Titan. No super. I już na dzień dobry chce we mnie robić lasera, więc trzeba się szybko chować i liczyć na to, że przeżyjemy. Co szczęście mam chociaż jedne grzybki, które pomogą mi w takiej sytuacji, gdzie muszę właśnie za kamieniem sterczeć. Mając nadzieję, że on mnie nie dobije. Ale tak, 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 dobra, dobra. Dostałem jakieś obrażenia, na całe szczęście niewielkie. O, dużo ogników się natworzyło. Musimy szybko je wyeliminować, bo one chociaż są właśnie delikatne, to strasznie wkurzające ze swoimi atakami. I bossu znowu ataka robi. Oj. To mogło nam spowodować eksplozję. Na całe szczęście nie zrobiło, więc jest... chociaż częściowo dobrze. I tak, 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 dobra, dobra. Ginie łopie, gin. O właśnie, RK. Dobra, dobra, gin. Pokonany, super. Czy wypadło coś sensownego? Kwiatek. Okej, czyli podczas teleportów teraz będziemy mieć dodatkowe źródła leczenia. Nie powiedziałbym, żeby to było idealne, no jednak preferowałbym może na przykład, no nie wiem, jego regeneracyjny kamyk, który można z niego dostać. Ale tja, no. Ten kwiat też się przyda. Dobra, teraz szybko tutaj unikamy. Teleport jeszcze nie naładowany, dopiero 80%. Więc musimy się rozglądać ze przeciwnikami. I tak, ja jak widać, świetnie sobie radzę, jak na razie. Z czym nie mówię tego, żeby zapeszać czy coś, ale jestem bardzo zadowolony, bo... Prawda z tego, że naprawdę komando... Albo nie ruszam w ogóle, albo prawie w ogóle. Poza tymi paroma momentami, które widzieliście na nagraniach. Sinchar tutaj po prostu nie kojarzę, żebym kiedykolwiek jeszcze używał komando poza tymi momentami. Więc dla mnie to jest jeszcze większy sukces i mam 300 zł, ale no nie ma okazji, żeby je teraz wydać. Się mógłbym szukać, ale... Nie. Nie. Ja wolę pędzić. Z nadzieją na to, że może dzięki temu przeżyjemy. Bo przedmioty mam naprawdę dobre i... Czy potrzebuję dużo więcej? Nie wiem. Na pewno by się przydało, no ale... Nawet jeśli nie dostanę, to przynajmniej mam dobrą bazę. Jeśli to się jeszcze uda przeżyć, to... Jak mówię, następny... Następna kraina może być tą, w której znajdziemy tego robota prawdopodobnie. O ile to, co tam wtedy widziałem, to był ten robot. I dobra. Nie powinienem tak strzelać na odległość.
Jedyne, co tak naprawdę możemy tu jeszcze skłonić do zatrzymania się tak naprawdę, poza jakimiś tam skrzynkami, które znajdę, gości chciałbym je otworzyć, a to chyba tylko ten olbrzymi dron. Wiem, że jest drogi, ale on może odmienić nam szansę na przeżycie całkowicie. To jest mocny, z tego co widziałem. I dobra, wrogowie, niestety same te ogniki. Albo na szczęście. Zależy, jak na to spojrzeć. Okej, coś mi atakuje. Okej, ognik kolejny. Biegnij gwiezdny kluczy w takim wypadku. Nie mamy czasu na skrzynki. Skoro wrogowie się nie trafiają, co? No nie będę stał w miejscu. Bo jak wszyscy będą wam mówić, jeśli chodzi o to wszystko. O, jest Big Boy, jak ja na niego mówię ostatnio z siostrą. Najgorzej, najgorzej! Impy. To jest chyba jedno z większych zagrożeń, jakie można spotkać. Są właśnie impy. Teraz tak. Wielkie ryzyko. Ale ja chcę jeszcze lecieć. Ja chcę lecieć, chcę uciec. Magma Worm. Niebezpieczny boss. Ale jeśli będę na tyle ostrożny, żeby nie dać mu się trafić, to... Może! Damy radę. Gorzej tylko, że jest pełno golemów. Okej. Full focus z gwiezdnych kluczu. Za dużo golemów. Za dużo golemów. Eksplodujemy teraz, ale to wszystko dlatego, że... 5 czy 6 golemów naraz. A ja nie byłem w stanie ich... No, ale ja nie byłem w stanie po prostu ich odpędzić. Chciwość mnie zabiła. No cóż, w takim wypadku może spróbujemy jeszcze raz. Nadal jako komando, bo jakoś tak tamto podejście mnie zachęciło do grania dalej komando. I co my tu mamy? Badziew w tym sklepiku, więc szukajmy szybko wrogów, żeby może zrobić jakąś skrzynkę. I tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, jeśli będą jakieś super potężne przedmioty już na pierwszej planszy, wrócę się może po to paliwo. Jeśli natomiast nie, starcie oszczędzę sobie i wam załamań nerwowych i pójdziemy bez paliwa na zwykły przebieg. Bo to też nie jest nic złego w sumie. I dobra, wrogowie tu już skaczą, super. Mówię super, bo w ten sposób będę mógł od razu tą skrzynię otworzyć. Z której dostaniemy Tougher Times, tak... Nie powiedziałbym, że to jest idealny początek. Jednakowoż nadal, no sensowny początek, więc... Jeśli znajdziemy dobrą drukarkę, można to przemienić na coś fajnego. Jeśli nie znajdziemy drukarki... Równie dobrze można powiedzieć, że mamy po prostu coś, co ma szansę nas uratować. Okej, jest pomarańczowy przedmiot. Czyli jeden ten equipment, czy jakkolwiek to się tam nazywa. Zawsze nie pamiętam. Jednak... skip. Jako, że potencjalnie będziemy brać baterię. Baterię, paliwo. Wiadomo, o co chodzi. Okej, kapsuła pieniężna. Ten odgłos oznaczył co? Jakby ten odgłos chyba oznaczał jakiegoś przeciwnika konkretnego. Jakby mi się wydaje. O! Okej, kamyczek, fajnie. Ten kamyczek, gdzie można pójść sobie do marketu po jakiś OP przedmiot lunarny. Tylko czy ja chcę OP przedmiot lunarny? Powiedziałbym, że tak, tylko boję się, że zmarnuję wtedy moją lunarną monetę, a nawet kilka monet, bo tam przedmiot kosztuje chyba 2 monety. Jedną jeszcze za wejście na market. Tylko po to, żeby zginąć. Będę musiał się zastanowić. To poważnie dosyć. Nad tym, czy tego chce, czy nie. A póki co mamy fundusze, to otwieramy szybko skrzynkę. A anihilujemy kolejnego robaka. I sztandar. Bardzo. Nijakie te przedmioty tym razem. Szkoda, że takie dobre podejście jak tamto się zmarnowało. Okej, dobra, to sztandary jednak nieźle wzmocniałem. Ale niestety tylko przez chwilę i tylko na obszarze i tylko przy level upie, więc... ja bym najłatwiej to określił jako zbyt sytuacyjne, żeby było uniwersalnie przydatne i dobre. Też dobra, zbyt sytuacyjne, a inne sytuacyjne przedmioty daje mi na to uwielbiam. Ale no, to jest to mnie. I po prostu nie lubię sztandarów, wszyscy będą je krytykował. Czasami można w nieuzasadnieniu. Okej, pociski antybossowe. To już zaczyna się robić sensowne.
Nie pamiętam, ile one konkretnie tam dają procent, ale jakiekolwiek to by nie były procenty, zawsze to już jest dobry przedmiot. To oznacza, że mamy dwa dobre i dwa średniawe. Znaczy, dobra, może tak. Dwa dobre przedmioty, jeden w miarę dobry i jeden... No... Powiedziałbym, że po prostu nie dla mnie, ale z drugiej strony... No nie jest zły, czekaj, jak tak się o tym pomyśli dokładniej. Jeśli w dobrym miejscu po prostu się aktywuje ten standard, co może nieźle wzmocnić obronę danego miejsca czy coś. Dobra, smrodów nie widziałem nigdzie teleporterowych, więc potencjalny teleporter nie jest nam tutaj. Ale za to... mamy tutaj kolejne okularki. I tak, wiem, że tam były te kulki lecznicze, jednakowoż... Co mi po kulkach leczniczych? Jeśli nie będę w stanie eliminować wrogów. I tak, jak można się domyślić, prawdopodobnie wrócę po to. Odwarzę okularki, raz pociski antybossowe. To jest dobry początek. Przy czym to, czy pójdę, czy nie, ostatecznie będzie zależało od tego, co boss da. Czy będzie to przedmiot jakości bossowej? Witaj, Stone Titanie. Czy będzie to przedmiot ten jakości zielonej, czy coś innego może znowu? Okej, teraz muszę się schować. A nie, tam jest golem tylko, czy to ten gościu? Zarówno golem, jak i ten gościu chyba. Ale tak, chwilowy spokój. Musimy przetrzymać to. I damy radę. Jestem tego prawie pewien. A i właśnie, jeszcze muszę pochwalić ogólnie Risk of Rain za jedną rzecz. Nawet jeśli mam obniżoną jakość, jeszcze nie jakość, tylko ten, obniżoną rozdzielczość, nie czuć aż tak bardzo tego rozmazania. A mówię szczerze akurat o tym, bo stwierdziłem, że po prostu, żeby przeszkadzać różne rzeczy, to zobaczę, jak będzie wyglądało, powiedzmy, nawet na tym 1080p. I tak, to 1080p tutaj nadal jest na pełnym ekranie, czyli podejrzewam, że to jest okienkowy bez ramki, jako że nie psuje mi to ułożenia pobocznych ekranów, samego pobocznego ekranu, bo w sumie mam jeden ekran. Nie wiem, czemu mówiłem tak, jak miałem kilka. A tak, mam dwa monitory. Super tutaj, pod tym względem. Za plecami też jest golem, okej. Okay. Już wiem, że trzeba uważać. Inaczej mówiąc, włączamy R-kę, szybko się go pozbywamy. I tak... portal jeszcze nie jest gotowy, ale zaraz będzie. A co tym idzie, zaraz lecimy w takim wypadku po prostu po tego. Po paliwo. Jak już paliwo odbierzemy, może tworzymy po drodze jakieś skrzynki, jeśli znajdziemy. Okej, sticky bomb! To już zaczyna się robić sensowne, naprawdę. To tak... Zobaczymy, czy się uda. Jak mówię, ja tam... W cuda może... Nie wierzę aż takie, żeby nagle magicznie... Z pomocą sobie poradził. Może to właśnie być takie powolne, żmudne. Ale jest szansa, żeby dam radę, co to czym nie. Okej, okay, kolejne pociski antybossowe. Moja nadzieja wzrasta. Mogę to wszystko wymienić na okularki. Okularki mają szansę na krytyka. Zobaczmy, co oddamy. Pociski antybossowe, no niestety. Ale wydaje mi się, że więcej okularków, czyli większa szansa na to się przyda. Miśka, dobra. Jeśli będzie flaga, to super, jeśli nie, to wszystko wymienimy. Dobra, powiedzmy, że zostawię sobie jedynie co tą bombę, jak już resztę powymieniam na te okularki. Bo te bomby też mają swoje sytuacje przydatnościowe. Nie widzę już więcej skrzynek. I zobaczymy, jak to wyjdzie, bo nie będę ukrywał, obawiam się tego. Tak myślę, że moje pociski antybossowe wymieniłem na okularki. Przy czym nadal uważam, że to jest dobra wymiana, bezpośrednio. Bo to jest, bo okularki są przydatne dla wszystkich, właśnie jak jeszcze przy tym jesteśmy. Wezmę wieżyczkę, czemu nie. Nawet jeśli ona nie będzie jakoś super przydatna, co na następnej planszy gdzieś jakoś się pojawi i powinna mi pomóc. Nawet delikatnie. Właśnie jak jeszcze... Tak, ostatecznie jeszcze sobie przypominam o tym. Rewerki. Gdy otwieram skrzynię, to zawsze jakieś wsparcie. I nie wiem, czy wspominałem, nie lubię z bardzo fajerwerków, ale no, moim zdaniem ten przedmiot też ma swoje momenty, kiedy może nas uratować, więc tak, dlatego też go biorę. I o, jeszcze jeden zabłąkany. Ciekawa sprawa. I dobra, lecimy szybko. Odcinek może 19 minut, prawie 20, a jeszcze nic nie szedłem. I na następnej planszy miejmy nadzieję, że nasze dwa leczące drony
sześć okularów i inne rzeczy, które mam, dadzą radę nas ocalić przed zgonem. Bo naprawdę chciałbym zobaczyć, co to za nowa postać. Jak mówię, uwielbiam nowe postacie, uwielbiam achievementy, uwielbiam robić postępy w takich grach, nowe odkrycia i tym podobne, więc no, dla mnie to naturalne po prostu, że... Jak to się nazywa? No, że będę po prostu chciał to wszystko. I owszem, mam by tą Artificer całą. Do zobaczenia sobie jeszcze całkowicie, bo no, jak podkreślam, postaci totalnie nie znam, co tam mam w markiecie. Ślimaka. Czy ślimak jest dobrym wyborem? Ano jest, może nie idealnym, ale i tak jest świetnym wyborem. Defensywnie, jak jesteśmy poza bitwą, to bardzo będzie nam przyspieszyło leczenie, jeśli się nie mylę. Dokładnych procentów nie znam, bo jakoś tak... Powiedzmy, że z tymi procentami to... Najprościej w świecie po prostu ich nie śledzę. W niektórych przypadkach tam, powiedzmy, wiem, jakie tam procenty są. Ale podkreślam, tylko w niektórych i to też mało gdzie, mało kiedy. Bo jakoś tak... Wiem, że są dłużej i to mi wystarcza. Dobra, fajerwerki. Jakiegoś tam wroga może to dobije. A ja szybko zobaczę, co jest w tym markiecie poza ślimakiem, bo może będzie coś lepszego. Nie ma nic lepszego. Co prawda, dobra, jest niewiadomy przedmiot, ale no wolę ślimaka niż niewiadomy. Jeszcze musimy dostać coś, czego w ogóle nie użyję. O, Lunar Coin. Dziękuję. Jakbym w tym momencie, kiedy będę chciał jakieś właśnie przedmioty lunarne zebrać, to no, będę mógł sobie fajnie korzystać. A póki co, duplikator, chyba na miśki? Nie, na płytki pancerzowe. Super replikator w takim wypadku. Tam bym nawet skorzystał. Wygraliśmy tutaj sztylecika i wygraliśmy tutaj kostkę, której nie mogę użyć. Szkoda. Ta kostka jest świetna. I proszę, to jeszcze mamy tutaj od razu przed ten aktywator bossa. Zaraz go w takim wypadku weźmiemy, tylko chcę otworzyć tą jedną skrzynkę. Nawet jeśli nie mamy dużo tutaj dodatkowych zmian, to wydaje mi się, że tak, że to powinno wystarczyć. Następnej krainy. Następnie będziemy musieli posiedzieć ewentualnie trochę dłużej. Potencjalnie, ale tak. Co z tego? Sprawdzimy. Ohoho, no dobra. No dobra, zaczyna się robić kolorowo. Jeszcze aktywuję sobie tą wieżyczkę, bo czemu nie? I tak, bossem jest Beetle Queen, którą możemy wyeliminować bardzo szybko. Dzięki temu, że mam dużo okularów i że ogólnie, no, nie należy nad najpotężniejszych bossów. A my mamy po prostu... duże obrażenia, relatywnie, względem innych potencjalnych sytuacji, w których byłem. I jesteśmy blisko eksplozji, bardzo! Na całe nieszczęście dla wrogów, którzy chcieliby, żebym eksplodował, jakimś cudem udało mi się to przetrwać. I wispy. Muszę zdobyć te wispy. Eksplozje wrogów przy ich śmierci, no pomyślcie sobie o tym. Nawet jeśli będzie mnóstwo śmieciowych wrogów, to zawsze to znacznie nam ułatwi walkę z nimi. Nie wiem, czy to ja muszę ich dobijać, żeby ta eksplozja mogła zajść. Czy jak, ale no, mamy. Dobra. I co tutaj jeszcze? Nic nie ma, dobra. Możemy szybko eliminować poszczególne te meduzy, czy jakieś inne dziadostwa. Czekając, aż teleporter się aktywuje i... No. Kolekcja przedmiotów wspaniała. Wspaniała, przewspaniała, idealna prawie, że... Czy może nawet nie prawie, że... A wręcz idealna. Mógłbym prosić co prawda o kilka tam teoretycznie lepszych. Ale mówię teoretycznie, bo w praktyce wszystko, co tutaj mamy, jest bardzo potrzebne i... W pewien sposób, taki czy inny, nas ratuje, pomaga, wzmacnia i tak dalej, więc jest dobrze. Jest dobrze. Okej, i jesteśmy teraz na tej wersji planszy. O, czy jest ona gorsza, czy lepsza? Ciężko mi stwierdzić. I to tak naprawdę ciężko mi stwierdzić, bo... Jakoś tak... Moje doświadczenia z oboma trójkami, które do tej pory widziałem. Z oboma obiema, nie wiem, która jest bardziej prawidłowa forma. No są podobne. I okej, no może więcej ginęło na tej lodowej, ale to tylko dlatego, że lodowa część nam się pokazuje. I na początku tylko lodowa nam się pokazywała. Zanim tą pierwszą zobaczyliśmy z siostrą, to minęło sporo czasu. I tak, tutaj prawdziwym wyzwaniem nie będzie tylko nagromadzenie przedmiotów ewentualnie, ale też właśnie samo, powiedzmy, znalezienie lokacji teleportera. A ta plansza
w swojej strukturze jest dla mnie bardziej liniowa, a jednocześnie coś taka bardziej właśnie, że więcej czasu trzeba tu spędzić, bo tam to jest jedna wielka taka hala, można powiedzieć, obozowa. W czasie, kiedy tutaj tak naprawdę to mamy do czynienia z wieloma oddalonymi od siebie platformami, więc tak, no potencjalnie, jak mówię, więcej czasu trzeba tutaj spędzić. Okej, byłem blisko eksplozji chyba? Albo mi się wydawało? Mam nadzieję, że mi się wydawało. I co tu mamy? Kulki lecznicze. Dobrze, dobrze. Dodatkowe źródła leczenia zawsze się przydają. I niestety mamy do czynienia z impami, których strasznie nie lubię przez ich krwawienia, teleportacje i netkie wymysły. Ale tak, musimy się z tym liczyć, więc jakby to najlepiej powiedzieć... Po prostu idźmy dalej. O, stąd przyszliśmy? Nie, nie przyszliśmy stąd, bo widzę tutaj aż dwie drukarki. Skażę, bo tu były drukarki. A smrodu teleportującego nie widzę. Więc potencjalnie to jest jeszcze gdzie indziej. Czy mówię potencjalnie, bo no może smród się jeszcze nie pokazał, czy coś, przez jakiś render distance, czy coś. Więc tak, zawsze jest jeszcze nadzieja, że to tutaj i co my tu mamy? Misiek, grzyby, nie wiadomo, wezmę miśka. Zawsze lepiej mieć miśka niż nie mieć miśka. W szczególności w sytuacji, kiedy pomiędzy życiem a śmiercią właśnie będą mogły decydować te pojedyncze ciosy, które mi się zablokuje. Smród portalowy. Nie ma smrodu portalowego, ale jest sklep z pomarańczowymi. Czemu zawsze trafiam na takie fajne pomarańczowe, albo w ogóle na pomarańczowe, kiedy nie mogę ich targać przez paliwo? Ja tego nie rozumiem. A market, market, market. Market w sumie byłby dobrym wyborem, bo w markiecie można, jak to się nazywa, zdecydować, gdzie się chce iść w ramach następnej planszy. Chociaż czy ja mam jakąś taką, którą bym preferował ponad inne? Chyba nie. Chyba powiedzmy, że mogę tylko żałować, ale nie wezmę marketa. Więc tak, musimy po prostu biec szybko, szukać przejścia. No i dostać się do tego teleportera. Który nie jest tu, nie jest tam, więc będzie gdzieś w tych obszarach. Smrodo nadal nie widać. A co o tym będzie, będę musiał po prostu szukać. Słyszę wrogów i boję się, że to może być dźwięk impów bezpośrednio. Jeśli jest to dźwięk impów, to niedobrze, bo ja nienawidzę impów. Może nie aż tak bardzo, jak chcę niektórych innych, ale tak, ale nienawidzę impów częściowo. W kontekście tej gry, żeby nie było. Aha. I co, topazowa broszka? Oj tak, tak, tak. Zdecydowanie zwiększy naszą przeżywalność, jak już będziemy mieli do czynienia z jakimiś oponentami w dużych ilościach. I w sumie co tam dalej mogę powiedzieć? Nie widzę wejścia. Pewnie jak zwykle gdzieś zgubiłem. O, jest skrzynka? Nie, myślałem, że jest skrzynka. Ale niestety nic nie ma. Można zejść tu gdzieś niżej potencjalnie? A no można. Nie wiem, czy tutaj niżej mogą być jakieś ciekawe rzeczy. Ale widzę dużą skrzynię, więc zawsze coś. Daj nam deathmarka. Nadal do końca nie wiem, jak działa deathmark, czy wystarczy mi powiedzmy 4 ładunki krwawienia na to, żeby się aktywował, czy muszą być 4 osobne debuffy. Ale jeśli działa powiedzmy na 4 ładunki krwawienia, to potencjalnie zdobyliśmy coś, co można właśnie znacznie pomóc z tym. Z damage'ami. Jeśli nam krwawienie będzie dobrze wchodzić, a... No raczej będzie wchodzić. Sądząc po tym, jak często wypuszczam pociski i czy jest jakiś smród teleportacyjny gdzieś? Jest. Jest smród teleportacyjny. Za tym idzie kapliczka szansy. I jeszcze trafiliśmy na bossa, który jest, powiedziałbym, relatywnie prosty. Chociaż może uważam go za prostego, bo rzadko kiedy z nim walczyłem. Z drugiej strony tak, no. Powiedzcie mi, że coś takiego nie jest proste. Skoro... No, już prawie ginie. Jego jedyny atak, taki poważniejszy, który widziałem, to te łańcuchy, które do tej pory mnie nie trafiły. Okej, blisko jestem śmierci. I eksplozja przez impy. Czy wy to widzicie? Boss był prosty, byliśmy bardzo blisko. Ale impy nas wykończyły, no. Chciałem się pozbyć bossa, ale gdzieś jakieś te impy. Aż smutno.
Ale trudno. Nie udało się. I na tym też zakończymy odcinek. O! Multikill? Okej, okay, odblokowaliśmy coś przynajmniej. Więc tak, na tym kończymy. W kolejnym epizodzie. Nie wiem, czy będę sam, czy z siostrą. Jeśli z siostrą, to spróbujemy to znowu zrobić. Tylko, że w mądry sposób przy użyciu tego. Jeśli będę sam, to pomyślę co i jak. Może też zobaczymy Artificera. Czy Artificer, jak bym nawet takim nazwać. Ale teraz tak naprawdę wam już bardzo dziękuję i... No, to by było na tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!